cześć. Nie wszystkie aplikacje da się wygenerować, tak jak kolega przed chwilą pokazał. Więc ja wam przedstawię troszkę bardziej oldschoolowe podejście, ale w takim nowym wydaniu, czyli jak skalować takie normalne aplikacje, które sami piszemy w chmurze. Jestem Daniel, pracuję w Kainosie. To tyle. Po co skalować? Nie wiem, no, myślę, że osoby, które tutaj się znajdują na sali, piszą aplikacje albo pracują w tym biznesie, że tak powiem. Na pewno to spotkały się już z sytuacją, kiedy aplikacja, którą stworzyliśmy, którą dzisiaj hostujemy, ma użytkowników, użytkownicy się do niej logują i otrzymują nagle taki komunikat. Nasza infrastruktura, nasz serwer nie odpowiada. Uj, coś włączyłem. Dobra. No użytkownik na pewno nie będzie, użytkownicy na pewno będą szczęśliwi. Trochę się zdenerwują, więc co zrobić, żeby temu zapobiec? Ta sytuacja zazwyczaj wiąże się z tym, że zasoby, które przeznaczyliśmy na naszą aplikację, nie są wystarczające. Powinniśmy się, no, najprościej mówiąc, zeskalować, czyli dostarczyć tych zasobów tyle, ile nasi użytkownicy potrzebują. Jak to zrobić? Przejdźmy tą drogę całą, jak do tego dojść, od samego początku. Czyli na samym początku tworzymy jakąś aplikację. Zazwyczaj hostujemy ją na jakimś serwerze, zazwyczaj jednym. Tego, co potrzebujemy tak naprawdę w tym przypadku, to jest jakaś domena, publiczne IP, do którego ta domena będzie przekierowywać. I tak naprawdę wszystko, wszystkie nasze zasoby, wszystkie nasze usługi znajdują się na jednym serwerze. Mamy tam naszą aplikację, jakąś bazę danych zazwyczaj, system plików, w którym często trzymamy, może jakiś serwer mailowy, co tam nam jest właściwie potrzebne. Ale wszystko to jest zazwyczaj na jakiejś jednej instancji, jednej wirtualnej maszynie, którą musimy sobie uruchomić, na przykład w Amazonie. No, generalnie to działa. Jest drobny problem z tym czasami, przepraszam. No, to jest problem, no, właśnie ze skalowaniem, czyli na przykład osiągamy pewien pułap użytkowników, pewien pułap zainteresowania, kiedy nasza aplikacja już, znaczy nasz serwer, na którym ta aplikacja stoi, nie wystarczy. Użytkowników jest coraz więcej zapytań, aplikacja przestaje odpowiadać. To, co możemy w najprostszy sposób zrobić, to jest zwiększyć zasoby naszego serwera, a więc skalujemy w górę. Jest to dość proste. Tak naprawdę wystarczy zmienić typ serwera, na którym nasza aplikacja jest hostowana i to wszystko. Amazon dostarcza całkiem fajne serwisy, fajne typy instancji, więc możemy naprawdę zoptymalizować serwer, na którym nasza aplikacja jest hostowana względem procesora, względem pamięci, względem dysku, który jest podpięty, albo też dostępu do samego dysku, jeżeli potrzebujemy bardzo, bardzo dużego. No i po prostu skalujemy, czyli zwiększamy na przykład ilość core'ów procesora, ilość pamięci dostępnej dla naszej aplikacji. Jest to jednak obciążone pewnymi limitami. Po pierwsze, no, w pewnym momencie osiągniemy pułap, tak? Amazon to serwis, a więc wielkość tych maszyn, które udostępnia, nie jest nieskończona. W tym momencie, jeżeli dobrze kojarzę albo pamiętam, jesteśmy w stanie wybrać na przykład serwery, które posiadają jeden core procesora, do serwerów nawet posiadających 128 kodów. Jeżeli chodzi o pamięć, ten zasięg jest między 0,5 GB, a bodajże 2 TB pamięci RAM, więc to są ogromne ilości, to fakt, ale dalej jest to jeden serwer, na którym nasza aplikacja stoi i w pewnym momencie jest ten jednak górny limit, który osiągamy. Żeby w ogóle zmienić taki typ serwera, sprzętu, na którym nasza aplikacja jest hostowana,
no musimy naszą aplikację zatrzymać, więc też nie jest to bezbolesne, ponieważ musimy zatrzymać usługi, które serwujemy dla naszych użytkowników, dokonać tej zmiany i wystartować aplikację od nowa. Tak więc używając tego skalowania w górę jesteśmy w stanie naprawdę dużo osiągnąć. Tak jak powiedziałem, typy serwerów dostępne w usługach chmurowych, Amazon chyba jest tutaj jedną z może nowocześniejszych, jedną z bardziej pełnych z usług, które można dostać na rynku. Jest także oczywiście Google Cloud, Azure, lecz ich usługi, myślę, nie są aż tak zaawansowane jak Amazona. Amazon tutaj przoduje, więc nawet na poziomie skalowania jednego serwera jesteśmy naprawdę jesteśmy w stanie dużo osiągnąć i ogromny ruch użytkowników obsłużyć. Niestety nie jest to zbyt dobre rozwiązanie produkcyjne. To znaczy jest dużo problemów związanych z takim podejściem, gdzie wszystkie nasze zasoby trzymane są na jednym serwerze. Jest to na pewno świetny sposób na hostowanie naszych takich deweloperskich środowisk, gdzie po prostu w jednym serwerze mamy wszystko, więc możemy go łatwo skonfigurować, łatwo uruchomić, dać dostęp na przykład naszym testerom, żeby przygotować tam jakąś funkcjonalność, samemu coś tam przetestować albo sprawdzić. No ale jak mówię, produkcyjnie nie jest to najlepsze rozwiązanie, nie jest odporne na awarię. Jeżeli ten serwer zostanie w jakiś sposób zniszczony, przestanie działać, przestanie odpowiadać, nasza aplikacja przestaje odpowiadać, użytkownicy są zdenerwowani. Nie mamy duplikacji naszych danych ani żadnych innych zasobów. Jeżeli, tak jak mówiłem, serwer zostaje usunięty, to są wirtualne maszyny, a więc jeżeli wirtualna maszyna przestaje istnieć, tak naprawdę nie mamy dostępu do naszych danych, które na niej były zgromadzone. No i tak jak mówiłem, wszystko jest na jednej maszynie, więc jaki drobny defekt chociaż jednego elementu powoduje, że tak naprawdę cała nasza aplikacja przestaje działać. Jeżeli w jakiś sposób wyłączy się baza danych, no tylko z aplikacji nie możemy korzystać. To, co możemy zrobić na początek. To jest wydzielenie bazy danych. Czyli z naszej aplikacji, z naszego serwera, na którym hostujemy wszystko, w bardzo prosty sposób możemy wydzielić serwer bazodanowy. Zazwyczaj do serwera bazodanowego komunikujemy się z nim poprzez jakiś URL, jakiś connection string, więc wydzielenie go do drugiego serwera jest tak naprawdę bezbolesne. Nie wymaga żadnej zmiany w kodzie. Wystarczy zmienić tą zmianę konfiguracyjną, która służy do komunikacji z naszej aplikacji z serwerem bazodanowym. A co nam dodaje? W tym momencie już możemy skalować oddzielnie i serwer aplikacyjny, i naszą bazę danych. Więc jeżeli zauważamy, że miejsca w bazie danych jest za mało dla naszych użytkowników, możemy w bardzo prosty sposób zwiększyć tylko to miejsce dla bazy danych, dla serwera bazy danych, i nie dotykamy w ogóle serwera aplikacji, on dalej cały czas działa i jest taki sam, jak był wcześniej. Więc możemy zaadresować wszystkie problemy tak naprawdę dokładnie w miejscu, gdzie one powstają. Bazę danych możemy hostować samemu, tworząc oddzielną wirtualną maszynę, którą skonfigurujemy ten serwer, ale dużo bardziej polecam użycie serwisów. Amazon posiada w swoich usługach jeden z serwisów, który się nazywa RDS, czyli Rational Database Service. On tak naprawdę, to tak jak kolega przedstawił, trzema kliknięciami potrafimy stworzyć gotową aplikację. W tym momencie tymi trzema kliknięciami jesteśmy w stanie postawić bazę danych, która będzie już działająca, dostaniemy od niej URL, stworzymy użytkownika i hasło jednym kliknięciem. I tak naprawdę po kilku sekundach, no powiedzmy minucie czy dwóch, kiedy ten serwer jeszcze wstaje, bo troszeczkę czasu potrzebuje, żeby się uruchomić, mamy już działającą bazę danych. Ale to, co tak naprawdę jest siłą tego serwisu, to są wszystkie funkcjonalności, które są pod spodem. Jedną z głównych jest tak zwany multi-availability zone. Generalnie w Amazonie, jeżeli mamy data center, to data center bodajże jest kilkanaście teraz na świecie, w każdym z nich, bo to są oczywiście jakieś wielkie budynki, ale one są rozdzielone.
każdej regionie, tak Amazon dzieli świat na regiony, w każdym z tych regionów mamy kilka wielbity zonów, od 3, czasem nawet do 5, 6, i są to wydzielone części data center z własnym zasilaniem, z własną oddzielną infrastrukturą sieciową, działające totalnie całkowicie niezależnie. W ten sposób, jeżeli któryś z tych zonów zostanie w jakiś sposób unieruchomiony, na przykład brak prądu, inne zony dalej działają. Mimo że to jest cały czas ten sam region, to samo miasto, ten sam data center, ten sam kompleks budynków. Ale to, co daje nam właśnie RDS tym wszystkim, to, że możemy tak naprawdę zrobić pod spodem tej całej usługi kopię naszej bazy danych. Włączając tak naprawdę jedną flagę, uruchamiając funkcjonalność multi-availability zone, pod spodem jest tworzona kopia naszej bazy danych, która w runtime, w czasie rzeczywistym, jest synchronizowana z naszą główną bazą danych i posiada dokładnie te same dane. W momencie, gdy nasza główna baza danych ma jakiś problem, przestaje działać, nasza kopia naszej bazy kopia naszej bazy staje się bazą główną tak naprawdę. W tym momencie brak dostępu do bazy danych trwa kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Z miesiąc temu mieliśmy taki przypadek, że nasza akurat chyba testowa baza danych, właśnie stało się to, że nasza główna baza danych testowa została w jakiś sposób zniszczona, nie wiem, hardware, na którym działała, został zniszczony. Tak naprawdę automatycznie ruch został przekierowany na kopię, na naszą bezpieczną kopię. Cały brak dostępu trwał około 27 sekund, a my dowiedzieliśmy się o tym tylko dlatego, że Amazon wysłał do nas maila po tym zdarzeniu, że takie coś miało miejsce. Nasza aplikacja jest tak napisana, że nawet tego nie zauważyliśmy. Po prostu przez te 30 sekund, które baza danych nie była dostępna, nasza aplikacja dalej mogła pracować, po prostu poczekała te kilkanaście sekund i requesty, zapytania do bazy danych zostały po prostu opóźnione, ale nie miało żadnego efektu dla aplikacji, dla konsystencji danych. Tak więc to jest naprawdę super funkcjonalność, która tak naprawdę eliminuje awarię, znaczy odczuwalność awarii naszego systemu, jeżeli chodzi o bazę danych. Kolejną funkcjonalnością ciekawą w RDS-ie jest skalowanie horyzontalne, czyli replikacja. Tak naprawdę możemy włączyć sobie, stworzyć replikę naszej bazy danych, która będzie widoczna dla nas. W przypadku tej kopii, takiej ukrytej, my nie mamy dostępu do tej naszej kopii. Tak naprawdę wszystko się dzieje pod spodem. Mówiłem, jednym checkboxem możemy tą funkcjonalność włączyć. Fizycznie to jest druga baza danych, ale do niej nie mamy dostępu. W przypadku replikacji tworzymy drugi węzeł, drugą bazę danych, do której mamy dostęp, oczywiście tylko do odczytu, ale taką bazę możemy wykorzystać w naszej aplikacji. Są biblioteki, są frameworki, które umożliwiają przekierować nasze zapytania, odczyty z bazy danych, do listy serwerów. Po prostu losowany jest jeden z serwerów na liście i do niego jest wysyłane zapytanie, a więc nasza główna baza danych odpowiedzialna za zapisy jest w tym momencie troszkę mniej zajęta, ponieważ repliki są w stanie obsłużyć ten ruch. W Amazonie jesteśmy w stanie stworzyć bodajże do 30 replik, czyli każda główna baza danych może posiadać 5 replik. Te z kolei, każda z nich może posiadać 5 kolejnych replik, co nam daje tak naprawdę 30 kopii naszej bazy, więc bezpieczeństwo jest tutaj ekstremalne, rozsiane tak naprawdę po całym świecie. To nie jest jedna data center, to może być wszystkie tam 15 czy 14 data center, które w tym momencie Amazon hostuje. Tak naprawdę kilka tygodni temu ogłosili 2 kolejne data center, które otworzyli i w tym roku na pewno otworzą jeszcze ze 2. W Europie bodajże mamy Dublin, który był widziany wcześniej, i Frankfurt. Niedawno otworzono Londyn. Niedługo będzie w Paryżu jakiś data center, więc to naprawdę się mocno rozwija i całe nasze zasoby możemy naprawdę rozszerzyć po całym świecie.
gdzie są no w tym momencie bezpieczne, bezpieczniejsze. Co z synchronizacją? Słucham? Co z synchronizacją? Replika to jest właśnie synchronizacja. Główna baza danych, czyli ten master w tym sumku, jest automatycznie synchronizowany w czasie rzeczywistym ze wszystkimi replikami. Jakieś opóźnienie? Jest oczywiście. Oczywiście jest jakieś opóźnienie, to nie jest w tym samej sekundzie. Jest opóźnienie, które tak naprawdę możemy monitorować w tym serwisie. Są takie informacje o tym, jak długo trwała ta synchronizacja, więc każdy zapis do bazy głównej jest replikowany i synchronizowany asynchronicznie, ale to są kwestie milisekund, nie, na pewno nie minut, nie jest to jakieś zadanie, które jest wykonywane co jakiś czas, to jest po prostu automatycznie każda nowa akcja na bazie danych jest replikowana do wszystkich replik. Gdzie oni parakują wszystkie transakcje, które wykonane są na bazie master, replikowane do przechodu wojny? Jest to gwarantowane. Zwłaszcza po twoim awarii. Pewnie zależy, w którym momencie była awaria. Jeżeli serwer, ten master, bo on się zajmuje replikacją, on replikuje, jeżeli on w trakcie transakcji przestanie działać, no to niestety na pewno takie rzeczy nie zostaną zreplikowane. No właśnie, ta sytuacja w tym sensie, że jeżeli przestanie działać nasza główna baza danych i zostaniemy automatycznie przełączeni na jeden z węzłów tych replik, bądź też z węzła, który jest w innym zonie, ale w tym samym regionie, tak naprawdę on staje się naszym potwierdzeniem, tak? Czyli no, tak zdarza się pewnie, że jakieś dane mogą zaginąć. To znaczy niekoniecznie, bo to jest... Co najwyżej to, co może uciąć, to może rollbackować transakcję, tak? Czyli one po prostu są w stanie zostać zarejestrowane. Jak ona jest czyli transakcja jest skomitowana, to one są wytłumane. Może się przerwać. Jeżeli transakcja jest skomitowana, to ona jest replikowana do innych węzłów. W trakcie transakcji? Nie. Chyba, że trafi tuż po zakończeniu transakcji, a jeszcze to nie jest replikowanie. Wydaje mi się, że jak ktoś potwierdza transakcję, to już jest replika zrobiona. Czyli jest replika, okej, jeszcze jest. Sprawa transakcji jest replika. Ten mechanizm jest on jest wykonywany na poziomie Amazona, ale do tego są wykorzystywane mechanizmy wewnętrzne bazy danych. To nie jest coś, co Amazon wymyślił. On wykorzystuje mechanizmy replikacyjne, które mają w sobie engine bazonowe, więc domyślam się, że commit jest potwierdzeniem, że replikacja została też już dokonana. Tutaj mówimy o EDS-ie, czyli o bazach relacyjnych. Nie? Jeżeli mówimy o bazach NoSQL-owych, które są nierelacyjne, to działa tylko inaczej. Tam nie ma to relacji. Tak, no ale może nie skupiajmy się już na tym. Tutaj mówimy o RDS-ie. Tak jak mówiłem, możemy doprowadzić do posiadania kopii bezpiecznej w wielu miejscach na świecie. Serwis sam w sobie zapewnia nam monitoring pełny, zarządzanie tym wszystkim. Baza danych jako taka może także być enkryptowana poprzez klucze zarządzane przez Amazon od niedawna. A to akurat informacja dzięki Kamilowi. Takie kopie zaszyfrowanej bazy danych możemy nawet replikować do innych regionów. Wcześniej tego nie było, to było niemożliwe. Co jeszcze jest ciekawe, sam Amazon dostarcza dwie fajne usługi. No, można powiedzieć jedną, czyli backupy. Każda z baz danych możemy skonfigurować tak, aby jej snapshot był tworzony raz dziennie, a więc w tym momencie mamy dokładnie zapis bazy danych z konkretnego dnia, a tak naprawdę co jest jeszcze ciekawsze, tak naprawdę możemy sobie odtworzyć bazę danych z każdego momentu czasu. Czyli wszystkie akcje, które są wykorzystane na bazie danych są rejestrowane i gdy tego chcemy, możemy na przykład przywrócić bazę danych sprzed 3 godzin i 17 minut. Podejrzewam, że to jest do około 1 minuty, no, czy do 1 minuty dokładność tego jakby rollbacku. Przy czym no, nie jest to zapewniona już na pewno konsystencja. Zdarzały nam się przypadki, że jakieś indeksy nie były przeliczone w tabeli
to zazwyczaj wymaga jakiejś interwencji manualnej, żeby to naprawić. To były pojedyncze przypadki, kiedy stosowaliśmy ten rollback taki do punktu w czasie. Proszę, czy to jest mowa o tej bazie Amazonowej DynamoDB, czy ogólnie? Nie. DynamoDB to nie jest relacyjna baza danych. Po pierwsze, to jest właśnie NoSQL. Inaczej, mają jakąś swoją okazję. Amazon wspiera engine'y takie jak MySQL, Postgres, SQL Server, ale także mają własne jakby implementacje, które się nazywa Aurora. I też jest Aurora MySQL i Aurora Postgres, które twierdzą architekci, ale jeszcze inżynierowie Amazona, że MySQL działa podobno, Aurora MySQL działa podobno 10 razy szybciej niż zwykły MySQL, więc są szybsze. Jest tam jakiś ich palec, czają w tym palce trochę. Te opisy dotyczą generalnie wszystkich baz danych. Przy czym bodajże ta replikacja do tych 30 to chyba faktycznie jest możliwa tylko w Aurorze. W zwykłym MySQL jest chyba tylko tych 5. Są te ograniczenia. To jest maksymalny przypadek w Aurora MySQL. Co dalej? Możemy skalować więc bazę danych. Został nam serwer aplikacyjny. Co możemy zrobić, jeżeli chodzi o taki serwer? No na pewno fajnie by było go też skalować, a więc tworzyć nowe instancje, które zabierają naszą aplikację. Ale jak się do niej dostać? Load balancer. Kolejny serwis z Amazonu, Elastic Load Balancer, który rozdystrybuuje nasz ruch poprzez wszystkie, przepraszam, nie poprzez, na wszystkie serwery, które są do niego zarejestrowane. Ten serwis jest naprawdę wysoce dostępny, w rozumieniu takim, że domyślnie, że są na pewno jakieś dwie maszyny pod spodem. Każdy Elastic Load Balancer jest widziany poprzez domenę Amazonową, ale pod tą domeną są minimum dwa IP tak na sam początek. A więc tam już dwa jakieś serwery muszą działać, a więc też jest ta obsługa awaryjności. W ramach zwiększającego się ruchu sam Elastic Load Balancer już sam pod spodem bez naszej ingerencji też się skaluje. Może zwiększać moc maszyn, które go tworzą, ale także ich ilość, więc też tam skalowanie także następuje. Akurat takie, którego my nie zobaczymy, jeżeli jedynie co możemy zobaczyć na monitoringu takiego Elastic Load Balancera, w sensie takim, jak dużo ruchu on jest w stanie obsłużyć, jeżeli zaczniemy torpedować naszą aplikację, nasz endpoint tego Load Balancera dużą ilością requestów, po prostu będziemy widzieć przyrost taki schodkowy wszystkich requestów, które on jest w stanie obsłużyć w określonym czasie. Elastic Load Balancer zapewnia nam sesyjność poprzez sticky session i też dostarczy nam takiej fajnej funkcjonalności, która powoduje, że jest w stanie sprawdzić, jak zdrowe są nasze maszyny, nasze serwery, które są zarejestrowane do niego. Jeżeli któraś z maszyn nie odpowiada na requesty, Elastic Load Balancer przestaje wysyłać requesty do niej od użytkowników, a więc użytkownicy nie dostaną odpowiedzi, że błąd serwera lub zasób niedostępny, po prostu takie zapytania są przekierowane do zdrowej instancji. I ten akurat status, ten health check, możemy tak naprawdę sami zaimplementować. Czyli to jest po prostu jakiś endpoint na naszym serwerze, który może sprawdzać wszystkie połączenie z bazą danych i cokolwiek to chcemy, czy w ogóle aplikacja jest, czy wszystkie konfiguracje są poprawne, to już sami oprogramowujemy. Zapewnia bezpieczeństwo poprzez to, że na nim jest rozszyfrowywany nasz certyfikat, a więc aplikujemy certyfikat do Elastic Load Balancera i on jest przekazywany wszystkim aplikacjom, które z niego korzystają. Wspiera HTTPS, HTTP, TCP także. Zapewnia pełny monitoring, logowanie wszystkich requestów, jakieś ogólne statystyki na temat kodów, jakie zostały zwrócone w naszych requestach, więc taką mamy pogląd, jak nasz serwer działa, jak dużo requestów zostaje bez odpowiedzi i zostaje montowanych.
Ale to, co jest ciekawszego pod tym Elastic Cloud Balancerem, albo tak naprawdę obok niego, to są auto-scaling grupy. To jest kolejny serwis Amazonu, który całkowicie komunikuje się i działa razem z Elastic Cloud Balancerem. Jest to serwis pozwalający na definiowanie ilości serwerów, które tak naprawdę pod tym Elastic Cloud Balancerem są dostępne. Dzięki temu możemy automatycznie skalować się. To jest właśnie ta najciekawsza część skalowania, jeśli chodzi o web aplikacje, a więc tutaj pokazujemy, możemy zdefiniować, jak dużą grupę serwerów posiadamy, jak ta liczba się zmienia w czasie. Dzięki temu też nie płacimy za zasoby, których tak naprawdę nie używamy. Autoscaling grupa także pozwala automatycznie wymieniać instancje, które nie odpowiadają. Czyli jeżeli Elastic Cloud Balancer poprzez swój health check, czyli sprawdzenie statusu serwera, stwierdzi, że któraś z instancji jest już niezdrowa, nie odpowiada na nasze zapytania, autoscaling grupa jest w stanie otrzymać tę informację po pierwsze od Elastic Cloud Balancera i automatycznie wymienić taką instancję na nową. Po prostu jest startowany nowy serwer wirtualny, który hostuje naszą aplikację i który będzie obsługiwał od tego momentu ruch, a stara instancja jest terminowana, ginie. Oczywiście są limity. Przede wszystkim cała autoscaling grupa działa zawsze w jakichś subnetach, podsieciach. Ilość IP-ków chociażby w takim subnecie jest ograniczona, więc ilość maszyn w takim autoscaling grupie także. Co może nie jest mniejszym problemem, bo większym problemem jest raczej ograniczenie naszego środowiska, więc na przykład połączenie do bazy danych. Każda baza danych ma swoje limity połączeń. Jeżeli każda z instancji wykorzystuje, nie wiem, 5-10 połączeń do bazy danych, a baza danych jest w stanie obsłużyć, nie wiem, 500, od razu jesteśmy też limitowani poprzez na przykład bazę danych, czyli nasz endpoint bazy danych. To też trzeba mieć na uwadze, definiując tak naprawdę autoscaling grupę, jak duża ona może być. Autoscaling grupa tak naprawdę to jest definicja trzech parametrów, czyli minimalnej, maksymalnej wartości, czyli ilości instancji w naszej grupie oraz aktualnie obsługiwanej. I teraz modyfikacja tego parametru, która w autoscaling grupie nazywa się ten parametr desire, czyli ilość serwerów, które chcielibyśmy mieć w tej autoscaling grupie, jest determinowana, może być determinowana przez kilka parametrów. Jednym z nich jest harmonogram, czyli możemy ustawić sobie zdarzenia, które mówią, że na przykład w godzinach od, nie wiem, od rana do wieczora, tak, od 8 do rana do 8 wieczorem, nasza autoscaling grupa będzie miała maksymalną ilość serwerów 10, tak, a w nocy zmniejszamy to do 2, ponieważ tam praktycznie jest zerowy ruch. To jest jeden z najprostszych chyba sposobów, żeby skalować naszą aplikację, jeżeli chodzi o web aplikację. Kolejną dużo ciekawszą jest skalowanie na podstawie metryk. Amazon, startując jakiś wirtualny serwer, dostarczy nam zakres metryk. Jednym z nich na przykład jest obciążenie procesora. Dzięki metrykom i alarmom, które do nich możemy definiować, możemy określić, kiedy nasza autoscaling grupa ma się rozrastać i kiedy ma się zmniejszać, bazując właśnie na przykład na takim parametrze jak średnie zużycie procesora w całej grupie. Więc jeżeli nasze serwery są maksymalnie obciążone, to dostawiamy do naszej grupy kolejne. A jeśli jeśli ta metryka, czyli obciążenie naszych procesorów, wszystkich w naszej grupie spada, wtedy możemy poszczególne instancje terminować, wyłączyć, naszej grupy. I tak naprawdę tutaj jest cały zysk, ponieważ płacimy za zasoby, które działają w Amazonie, nie płacimy za te, które są zastopowane lub są sterminowane. A więc zamiast płacić za 10 instancji przez 24 godziny, jesteśmy w stanie płacić za instancje, które pracują i które są tak naprawdę obciążone, wykorzystywane. Tak jak mówiłem, możemy wymieniać te instancje niezdrowe, tworzyć alerta, ale co tak naprawdę jest ciekawe, możemy jeszcze okonać
pieniądze na jeszcze inny sposób. Amazon jest data center, znaczy jest providerem serwisów webowych, ale posiada data centers. Data centers tak naprawdę nigdy nie działają, nie są obciążone w 100%. Średnio one są obciążone w 20-40% tak maksymalnie, może nie maksymalnie, ale tak średnio. Maksymalnie prawdopodobnie pod 100% podchodzi, ale zasadniczo te zasoby nie są non-stop zajęte. A więc Amazon udostępnił coś takiego jak Spot Instances. To jest taka giełda zasobów, gdzie możemy wykupić sobie na przykład wirtualną maszynę za dużo, dużo, dużo niższą cenę niż takie maszyny, które są startowane normalnie w Amazonie. Jest haczyk. Jeżeli to działa na zasadzie tych giełd, musimy podać cenę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić. A Amazon pokazuje cenę rynkową, czyli taką, jaką oferuje w danym momencie. I ta cena rynkowa cały czas się zmienia. Jeżeli pójdzie ona w górę i przebije naszą cenę maksymalną, no to niestety Amazon może ubić, czyli zterminować na taką instancję i z naszego doświadczenia wynika, że zawsze to robi. Więc no jest to na pewno jakiś dyskomfort, ale do środowisk typu testowy, gdzie chcemy testować naszą aplikację i to, że ona nie będzie działać przez pół godziny w miesiącu czy dwie godziny w miesiącu, nie jest dla nas za dużym problemem, po prostu nasze testy są opóźnione. Jest to świetna oszczędność pieniędzy. W naszym projekcie, po tym jak zaczęliśmy używać tych spot instances właśnie dla środowisk testowych, devowych, nasze oszczędności sięgnęły 90%, no 85% w porównaniu do 92% max. Więc tak naprawdę 1/10, 1/5 tej ceny oryginalnej to jest ogromna oszczędność. Znaczy, my płacimy 1/5, więc 20% oryginalnych kosztów, to jest naprawdę mało. No ale to, co jest naprawdę najtrudniejsze i tak naprawdę niezbyt jeszcze wspierane przez Amazon, to jest skalowanie takich aplikacji, które nie są dostępne publicznie dla użytkowników jako endpointy, czyli nie webowych, raczej takich, no jak to piszę, backgroundowych, czyli workerów. Więc nasza aplikacja po takim naprawdę już grubym podzieleniu na bazę danych, jakiś serwer aplikacyjny, zazwyczaj też ma kilka funkcjonalności, które są dość długie, trwają, muszą być wykonane w określonym czasie, zajmują zasoby. Zazwyczaj przenieść je możemy wtedy do właśnie takich workerów, background workerów, dla których możemy stworzyć oddzielną autoscaling grupę i ją skalować oddzielnie. Tworzenie nowych jest naprawdę proste. Jeżeli widzimy, że mam zapotrzebowanie na mnóstwo takich długich zadań, czy też one są hostowane, zapisywane te zadania w bazie danych, czy w jakiejś kolejce, jesteśmy w stanie stwierdzić, że się napietrzają. Mamy też autoscaling grupę, więc tak naprawdę mamy metryki mówiące o tych wszystkich workerach, które pracują. Jeżeli te workery są już tak zaabsorbowane pracą, że na przykład ich procesory są, że tak powiem, pod korek, tak? Czyli ich zajmują ponad określony pułap procentowy zajętości. Możemy dostawiać kolejne workery, które zaczną wykonywać tę pracę, więc cała praca, która jest do zrobienia pod spodem, tak, zostanie wykonywana szybciej, rozdzielona po wielu serwerach. Problem zaczyna się, kiedy chcemy zmniejszyć tą autoscaling grupę. Zazwyczaj takie procesy, background procesy są długotrwałe. Nie chcemy ich zabijać, ponieważ one muszą się dokończyć zazwyczaj. Więc chcielibyśmy opóźnić terminację takich workerów i tego autoscaling grupa nam nie zapewni. Ponieważ bazując na metrykach, które Amazon dostarcza, możemy stwierdzić, że generalnie cała grupa pracuje na mniejszych zasobach, na mniejszych obrotach. Tak? Mamy trzy workery. Średnio niech one nawet mają 10% obciążenia procesora, ale to jest średnie. Nie wiemy tak naprawdę, który z tych serwerów jest już do terminacji. Możemy zgadywać, ale też wtedy możemy sterminować serwer, który akurat pracuje. Więc rozwiązaniem tutaj
jest API Amazona, które tak naprawdę pozwala nam zarządzać autoscaling grupą z poziomu konsoli, z poziomu wiersza poleceń. I są skrypty, które możemy sami napisać. Autoscaling grupa bazuje na metrykach dostarczanych przez Amazon, czyli metrykach serwera, jak się serwer zachowuje. My w skryptach możemy tak naprawdę odpytać wszystkie nasze workery o statystyki i metryki naszej aplikacji. Co jeszcze jest do zrobienia, co aplikacja jest w stanie zrobić i na podstawie tego zareagować, jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić przez odpytanie na przykład takiego serwera, workera, czy on w ogóle jakieś zadania proceduje. Jeżeli nie, bezproblemowo możemy taką instancję sterminować i usunąć za to scaling grupę. Dodatkowo są skrypty, nie bazując na właśnie metrykach serwerów, mogą na pewno na przykład oglądać czy też takie kolejki czy z bazy danych i przewidywać przyszły ruch. Tak więc dużo szybciej jesteśmy w stanie zareagować na spieszającą się pracę do zrobienia, tak, i stworzyć więcej tych workerów, które przytworzą nasze zadania, ale też możemy przewidzieć, że już niedługo tej pracy nie będzie i kolejne workery przeznaczyć do wyłączenia lub też wyłączyć. I bardzo ciekawym rozwiązaniem akurat w tym przypadku będą lampy, o których już Kamil wspominał, czyli serwis, który działa bez potrzeby tworzenia serwera jakiegokolwiek. Jest to po prostu albo skrypt, nawet kod javowy. Ostatnio nawet Amazon dodał obsługę C-Sharpa, więc nawet C-Sharpowe aplikacje takie joby możemy zaimplementować w Lambdzie i je uruchomić. Przykładowo skalowanie naszych serwerów, naszej aplikacji jest odpalana, Lambda jest odpalana co minutę. Ta Lambda sprawdza zasoby, przyszłą pracę, czyli kolejkę, jak duże obciążenie nasza aplikacja, znaczy nasze workery powinny przyjąć. Jeżeli zauważy właśnie zmieniający się liczbę zapytań, requestów, ilość workerów się odpowiednio skaluje, zwiększając bądź też zmniejszając tą liczbę. Ale co jeszcze możemy skalować w Amazonie? Tu akurat także się odwołam do prezentacji Kamila, który po prostu użył kilku fajnych serwisów z Amazona. I dokładnie to powinniśmy robić. Używać serwisów jak najwięcej, ponieważ wtedy nie musimy tak naprawdę sami tworzyć tych aplikacji od zera, tylko właśnie sobie ją wygenerować. Przykładowe serwisy, które ciekawe, które Amazon dostarcza, jest na przykład Elastic Cache, czyli taki rozproszony cache. On akurat działa na bazie Redisa i Memcache'a, ale sam w sobie już pozwala na skalowanie, czyli tworzymy serwery, węzły, które możemy łączyć w klastry i do nich odwoływać się przez jeden wspólny endpoint. I znowu, całe zarządzanie awariami i odtwarzanie jakby zasobów jest realizowane przez Amazon tylko poprzez flagę, którą sobie wybierzemy lub poprzez ilość serwerów, które będą się składać na klaster. S3, to już nie będę tłumaczył, co to jest, wiadomo. E-mail serwis, także serwis Amazonu, nie musimy hostować go na własnej aplikacji, możemy użyć już gotowego. CloudWatch i Elasticsearch to są ciekawe serwisy, które tak naprawdę zbierają nam metryki oraz logi aplikacyjne. Dzięki temu możemy bezproblemowo przejść do porządku dziennego na tym, że nasza infrastruktura może ulec awarii i na pewno ulegnie. Jak się ulegnie, zawsze ulegnie. To jest właśnie coś, do czego powinniśmy przywyknąć na dzień dobry, zaczynając korzystać z chmury. Awarie są, były, będą, więc używając serwisów tak naprawdę się odcinamy od potrzeby nawet analizowania, dlaczego nasz serwer został sterminowany. Po terminacji zazwyczaj nawet nie mamy dostępu do danych, jakie on mógł załadować, ale używając serwisów możemy nasze logi wypchnąć do nich i tam je analizować później. No i CloudFront, Content Delivery Network. Ten akurat serwis jest bardzo ciekawy, jeżeli właśnie byśmy tworzyli aplikację dla wielu użytkowników, dla całego świata. Dzięki niemu możemy
nasze statyczne dane, naszą statyczną aplikację, jeżeli taką posiadamy, albo jej fragmenty statyczne, udostępnić użytkownikom końcowym w tak zwanych edge locations. Tak jak mówiłem, Amazon posiada bodajże 15 regionów na całym świecie, ale ponad 100 edge location, przepraszam, niecałe 100, prawie 100 edge location na całym świecie. To są takie jakby endpointy, do których użytkownik końcowy jest przekierowywany, jeżeli by chciał naszą aplikację zobaczyć, a więc przykładowo statyczne pliki JavaScript, HTML, które mamy gdzieś na przykład bez 3 zapisane w jednym miejscu, możemy także udostępnić poprzez CloudFronta i wtedy one są dostępne tak naprawdę bardzo blisko użytkownika, tak? Czyli każdy użytkownik logując się jest przekierowywany względem geograficznym do najbliższej lokacji, więc odpowiedź jest dużo, dużo mniejsza, dzięki temu jego odczucia są też pozytywniejsze. Więc wracając do pytania, po co skalować? No, głównie po to, żeby zadowolić naszych użytkowników, tak może nie zadowolić, ale utrzymać ich zadowolenie, płacąc za to najmniejszą cenę. Jeżeli zaczniemy używać serwisów, będziemy mieli skalowaną infrastrukturę, będziemy płacić tylko za to, czego tak naprawdę potrzebujemy, a nie musimy się okopywać i tworzyć wielkiej infrastruktury tylko po to, żeby obsłużyć ruch w jeden dzień w roku. Jak na przykład Amazon, który głównie chyba zarabia na tym, że w święta dużo ludzi coś zamawia na nich. Jakieś pytania? Zmęczyłem, jak rozumiem. Słucham. Okej, pytanie. Czy można na Amazonie ustawić coś takiego, żeby on automatycznie przekierowywał ruch z serwera do najbliższej bazy danych geograficznej lokacyjnej, czy my musimy to sami obsługiwać? Sami. Okay. Bazy danych posiadają endpointy i tak jak powiedziałem, opisują CRDS. Multi-availability zone jest dla nas jakby przezroczyste, nie widzimy tego. Mamy kopię gdzieś tam w tle zrobioną, a tak naprawdę endpoint jest dla nas jeden. I to, dokąd ten endpoint prowadzi, jest decydowane przez Amazon, nie już nie przez nas. Jeżeli mamy read repliki rozsiane po całym świecie, możemy oczywiście w logice naszej aplikacji zdefiniować endpointy, do których powiedzmy serwery... Nie, to już jest logika naszej aplikacji, na pewno nie uzyskamy tego z Amazonu bezpośrednio. No tak, no zawsze zapis musi być do mastera. Tak. No właśnie, teraz skalowanie marki biznesowej, jak nie zależy, jak jeszcze jest tutaj, to stawiam pod pytanie, że pytanie o skalowanie w obszarze infrastruktury. Zgadza się, no to są koszty, to tak? No, nie idźmy tą drogą. To ja staram się rozumieć, ile marketingu jest też, a ile tak skarży. Szczerze, my osobiście nie używamy tej aplikacji. Przyznam szczerze, bo aplikacja, przy której pracujemy akurat, nie jest dla miliona użytkowników, nie jest nie musi obsługiwać nie wiadomo jaką ilość zapytań. My pracujemy akurat z klientami korporacyjnymi, a więc tych użytkowników nie jest za dużo, więc te serwisy jak CloudFront, nie używamy tego, nie mamy takiej potrzeby. Czy też właśnie aplikacje all over the world z bazy danych. Używamy multi-availability zone, ale tak naprawdę, szczerze, używamy tej replika jako naszego backupu dodatkowego w sytuacji awarii, żebyśmy my mogli przełączyć się na przykład na inny region, jeżeli dany region był, nie wiem, był odłączony od świata, bo DNS przestały działać, jak to miało miejsce z 2 miesięcy temu. Jakiś sharding na przykład. No taką rzecz, aktywną pasywną, ale... No replika serwisu służą ku temu, żeby tylko czytać z bazy danych. Dokładnie, czyli ktoś dostarcza treść, ktoś nie czyta, tak. Są frameworki bazy danych, które pozwalają zdefiniować na przykład jeden główny URL z przyciągiem zapisu,
10 innych służących do odczytu, tutaj tak naprawdę pozwalamy temu naszemu masterowi, może nie odpocząć, ale mniejszą ilością zapytań go atakujemy, więc odciążamy go dokładnie. Tu jest zysk z Riverka. Badaliśmy to, ale nie wykorzystujemy tego, nie mamy takiej potrzeby. Na to chwilę. No. To są, myślę, rozwiązania takie dość zaawansowane, że tak powiem. Ja mam jeszcze pytanie do Load Balancera, tego ELB. Jak dokładnie można go konfigurować? Czy w sensie on domyślnie zostanie pyta się instancję, jak mocno obciążony jest serwer, boże, procesor RAM? Raczej Load Balancer bazuje na statusie. Tak naprawdę to jest endpoint w aplikacji, więc możesz zdefiniować sobie na przykład, że każdy z moich serwerów obsługuje ruch HTTP, powiedzmy, i na slash status odpowiada jakimś tam odpowiedziom. Pod tym slash status możesz zaimplementować jakąkolwiek logikę sprawdzającą mi bazę danych i wszystkie moduły twojej aplikacji. System, czy działa w ogóle z odpowiednią dla ciebie prędkością, to już jest twoja wina. Status jest, jeżeli jest status 200 HTTP, tak, to dla Elastic Load Balancera taka aplikacja, taki serwer jest zdrowy. Jeżeli jest inny status, bo na przykład jest timeout, nie odpowiedział, jest on oznaczany jako unhealthy, tylko to też się definiuje, czyli możemy zdefiniować, jak często się odpowiadamy w każdej instancji i ile błędnych odpowiedzi, czyli nie kodów 200, tak? Pod rząd będzie znaczyło, że serwer jest unhealthy. I wtedy jest jakiś circuit breaker puszczony tam przed kierunku. Elastic Load Balancer przestaje tam, tak mówię, przekazywać requesty. Jeżeli tylko używamy Elastic Load Balancera, to mamy dostęp do naszej puli serwerów, które są zarejestrowane, tak? Czyli mieliśmy 3 serwery, jeden nam przestaje odpowiadać, no to dalej mamy 2. No ale ten trzeci dalej nie działa i nic się z tym nie dzieje. Ale jeżeli używamy Elastic Scaling Grupy, to Elastic Scaling Grupa jest w stanie odczytać taką informację z Elastic Load Balancera i podmienić ten trzeci serwer, żeby jednak na zdrowy, tak, nowy, który wystartuje od nowa. I czy te nowe instancje od razu się rejestrują w tym? Tak, dokładnie. To jest marketing, dlatego że jeżeli ten health check no to będzie miał transfery sieciowe jakieś, a te transfery sieciowe ci po drodze padną, tak? No to możesz mieć po pierwsze niepłaciłą odpowiedź. Oczywiście, że tak. To już jest kwestia tego, jak to zostanie zaimplementowane przez właściciela, tak? Przez twórcę aplikacji. Ostatecznie i tak płacisz za działające instancje, więc jeśli EBS stwierdzi, że instancja nie działa, to... Dokładnie tak. Będąc w chmurze, tak naprawdę zakładamy to, że serwer może mieć awarię i zginie, i ja bym nawet założył to jako pewnik. No tak. Po prostu wymieniam, jeżeli coś jest nie tak z instancją, dla świętego spokoju, wymienimy ją na nową. Nas to nie będzie nic kosztować tak naprawdę, ponieważ zostanie nowa, tamto zostanie ubita, tudzież sterminowana, tak? Więc tu płacimy za dalej działające 3 instancje, które sobie zakładaliśmy w tym autoscaling grupie, żeby działały i obsługiwały nasz ruch. Tylko, że jeżeli mamy wielowarstwową architekturę, to badamy każdą warstwę raczej oddzielnie. No, nie chcielibyśmy terminować aplikacji, ponieważ baza danych przestała działać. To był przykład, jako że sprawdźmy połączenie do bazy danych, a tego nie musimy robić oczywiście. Czy baza danych działa, bo baza danych tak naprawdę ma własny failover. Jeżeli przestanie działać, to Amazon dla nas przełączy obsługę na nowy hardware i ta będzie hostowoją. Jeżeli używamy multi-availability, to po prostu przekieruje nam ruch na kolejną. Więc tak naprawdę każdą warstwę powinniśmy sprawdzić oddzielnie. Taka jest idea. Samo połączenie warto sprawdzić, tak, czy mamy dostęp do bazy danych, bo jeżeli nasza aplikacja straciła ten dostęp, bo na przykład sieć przestała działać, to jest też istotna informacja i taki serwer powinniśmy wymienić, tak, bo może coś przestało działać tylko na serwerze. Niekoniecznie baza danych jest widoczna. Jeszcze jedno pytanie.
jeszcze mam pytanie, czy jest jakieś takie wygodne wsparcie dla testowania, do wrzucania tych Netflixowych małp, żeby wyłączać losowo instancje, sprawdzać ruch? Chaos ma inne. Tak. Czy jest wsparcie? Tak, czy jest jakiś taki łatwy sposób na przykład powiedzenia, bo AWS raczej... Netflix jest największym klientem, pewnie per capita, czyli najwięcej płacą. Właściwie mówiąc, Netflix jest akurat twórcą tego, czy mówisz, kasnaki i naprawdę my się też wykorzystywaliśmy te aplikacje, bo to są serwery, które można wykupić, samemu zainstalować, tak, ściągnąć z Netflixem, to jest open source, ale też można podejrzeć przez Marketplace. Amazon wspiera coś takiego jak Marketplace, coś wspiera, jest to miejsce, gdzie możesz kupić obrazy, gotowe obrazy wirtualnych maszyn z zainstalowanymi aplikacjami, płacąc jakąś tam kwotę, czasami w tym właśnie darmowe rzeczy. Ale możesz taki po prostu serwis uruchomić we własnej sieci i on już wie co robić, tak? Oczywiście tam trzeba na przykład tego Chaos Monkey, to trzeba podać mu zapewne jakieś, tym, który my używaliśmy, musieliśmy podać jakiegoś użytkownika z dostępem do pewnych naszych do Amazonu, tak, żeby on mógł wyłączyć na przykład region, albo wyłączyć serwer, albo zrobić coś jeszcze. Oni też mają kilka innych serwisów, które tak naprawdę są serwerem, który wystartowujesz w sieci, w VPC, tak, w jakiejś tam podsieci, którą masz. I ten serwer próbuje zniszczyć tę infrastrukturę, robiąc to tylko może, tak? Więc wsparcie jest. Jeżeli chodzi o... Nie, to jest taki... To jest... Są kontrakty. Znaczy, może na przykład jest jakaś cena z resursa, możemy wykupić subskrypcję na rok, na 3 lata do danego zasobu, czy danego typu maszyny i będziemy przez 3 lata płacić mniej, tak? Zaszczędzimy 30%. Jako opcja. Amazon, nie ja to odpowiadam. Ale celowo porównując, to też akurat Amazon ma chyba najbardziej konkurencyjne. Te ceny są nie tak bardzo niższe, nawet jeżeli chodzi o chmurę, a dodatkowo jednak wsparcie i ilość serwisów, które oni udostępniają, jest moim zdaniem największe, jeżeli chodzi o rynek chmurowy. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę, nie, że czy jest jakaś liczba tych escape room? Są liczby, 1, 2, 3. Nie, tylko że jest jakaś maksymalna, w sensie, czy Amazon nas jakoś ogranicza, pod względem, na przykład, nie wiem, 100 tylko scaling room ustawiamy i powiedzmy... Domyślnie wszystkie zasoby w Amazonie są limitowane w jakiejś tam liczbie, często dość atrakcyjnej. Jeżeli masz potrzebę uruchomienia większej ilości, bez problemu można ten limit zwiększyć, po prostu pisząc do nich, może nie e-maila, ale takie requesty specjalne wewnątrz ich konsoli, można zwiększyć wszystko. Bez problemu się da z nimi dogadać. Będąc już na poziomie korporacyjnym, czyli płacąc za support, praktycznie takie requesty są realizowane, może nie w czasie rzeczywistym, to później nic kilkuminutowe albo kilkudziesięciominutowe, ale na początku jednego dnia jest w stanie zwiększyć każdy limit. Czy ktoś jeszcze z Łukasz jest? No, czy uważasz, że od razu jest sens skalować aplikacje? Bo zakładamy, podbije świat właśnie tych testerów, czy okej, dobrze, na początku sobie zbuduję jedną instancję, a potem jakoś sobie poradzę ze skalowaniem. Czy jest duży koszt przebudowy po prostu aplikacji? To zależy. Tak jak pokazałem, da się to zrobić. Zazwyczaj tak się robi, że jednak zaczynamy od czegoś małego i się rozrastamy i wtedy zaczynamy myśleć o skalowaniu. Nie wiem, czy od razu jest sens. Pewnie jest, jak masz wiedzę i myślę, że to dużo, to myślę, że można od razu zacząć od wielkich rzeczy. Tak?
To jest najważniejsze tak naprawdę. Chodzi o to, żeby użytkownik był zadowolony, tak? Żebyśmy nie zraził się na dzień dobry, bo nie dostał informacji. To jest taki serwis. To jest bezpieczeństwo. Dlatego właściwie powiecie start od razu. Może nie setki maszyn, nie? Ale dwie, trzy. Nie, ale tak naprawdę to się odpowiadacimy. Jeżeli jesteś w stanie zrobić, skalować się w obrębie jeden, dwie maszyny, tak naprawdę w górę to nie ma żadnego problemu. Znaczy, są limity, oczywiście, tak jak mówiłem, na przykład połączenie rozumiemy, tak? Ale to w pewnym momencie wyjdzie i będziesz próbował ten problem zaadresować w jakiś sposób. Na przykład skalując bazę danych w tym momencie, tak? Bo potrzebujesz tych połączeń więcej. Zalewy to się bardziej sypie. Dokładnie. To nadaje na pewno skalowanie. Zaadresowanie problemu tam, gdzie on rzeczywiście jest, a nie całościowo do całej aplikacji wraz z bazą danych, wraz z całym dyskiem, nie wiem, co tam jeszcze potrzebujemy, z wszystkimi serwisami. Może się okazać, że na przykład właśnie wykorzystujemy tak bardzo wysyłanie e-maili, że nasz procesor jest, nie jest w stanie tego obsłużyć, a przechodząc na serwis, który jest zarządzany przez na przykład prowajdera chmury, odcinamy ten problem tak naprawdę. Płacimy za ilość wysłanych maili, a tak naprawdę ten koszt nie jest współmierny do pracy, jaką musieliśmy włożyć, żeby skonfigurować nasz serwer, który by to robił. Na tym tak naprawdę zyskujemy. Plus Amazon wspiera, no każdy pewnie prowajder wspiera swoich klientów, a więc jeżeli mamy jakiś problem nawet architektoniczny czy z wykorzystaniem albo z optymalizacją kosztów, tak naprawdę też możemy prosić ich o pomoc i naprawdę pomagają i wskazują rozwiązania, które są optymalne naprawdę dla nas, nie dla nich. To jest naprawdę fajny moment. Jest kwestia tego typu, że to, że u nas się nie rozwijają serwisy tak mocno, wynika z faktu, że wiele firm finansowych nie chce wyprowadzać danych baz danych, do serwisów cloudowych. W związku z tym istnieje sens używania cloudów do skalowania na przykład baz danych. Pytanie jest, czy może być Amazon Media. Zostawienie na przykład VPN-u do baz danych. Dokładnie to robimy. Nasza aplikacja ma dość duże restrykcje, głównie właśnie finansowe. My tak naprawdę mamy świat podzielony na dwie strefy, Europę i Stanów. Ponieważ nie wynika to w ogóle z lokacji naszych klientów, znaczy po części tak, głównie sprawa. Po prostu Unia Europejska ma bardziej nawet restrykcyjne chyba prawo niż Stany. W Stanach jest to właśnie trochę inaczej. I my, nasze środowisko, mamy podzielone na dwa regiony. Część infrastruktury, część naszych klientów pracuje na infrastrukturze całkowicie w Europie. Dalej w Amazonie, ale w Europie. A część pracuje na infrastrukturze całkowicie zlegowanej w Stanach. I tam są i bazy danych, i serwery aplikacyjne. No cała jest to. W Polsce? Chciałbym mieć infrastrukturę bazową w instytucji, w jakimś tam banku. I to też jest wspierane, tak zwane on-premise. Chciałbym mieć Amazon. Tak, i to też jest wspierane wszystkie usługi, może nie wszystkie, ale większość tych usług tych głównych, podstawowych na pewno wspiera on-premises serwisy, czyli możemy jakieś serwisy, baza danych też jest właśnie przetwarzana przez serwis, jak serwis. Więc też możemy je hostować u siebie, w własnym budynku i tylko jako endpoint przekazać do Amazona i tak skonfigurować całą tą infrastrukturę, że tylko dana podsieć, czy tam właśnie VPC, tak, Virtual Private Network Amazonowy jest w stanie dostać się do danych w naszym sieci. Fizycznie? Fizyczną sieć? Oj, to nie wiem, przepraszam. Nie mówię o fizycznej sieci, zestawienie. Zestawienie, jak najbardziej. Oni uzupełniają serwisy, które tego służące mają przygotować, że będzie RDS. Są serwisy, które pomagają migrować dane. Tutaj w Polsce? O, to wątpię, że będą pomagali. Nie, raczej jest, ja przestępowałem pewnie na istniejącą infrastrukturę, bo przyszykowane połączenie
jakby jakieś konkurencje, tak. Takiego zrywania, że na przykład dają oni taki sterownik, montujesz u siebie go, nawet nie musisz mieć wystawionego swojego środowiska na zewnątrz, widocznego, montujesz taki sterownik, jego odpalasz, on się łączy aktywnie, no, no za dziurę w tym momencie, i w tym momencie ta twoja struktura jest widoczna, jako część tamtej wirtualnej struktury w dziurę. Myślę, że wspierają i takie sobie skorzystają. Wiem, że ostatnio nawet właśnie był kilka, dwa miesiące temu, miesiąc temu był taki duży event Amazon, gdzie ruszali między innymi Alexa, serwisy zarazem z Alexą, ale też były też zmiany, gdzieś nowe funkcjonalności w obrębie dostępu do bazy danych i migracji danych. W ten sposób, że możemy na przykład synchronizować nasze te serwery, które są serwisami, tak? RDS to jest serwis. Możemy taki serwis, taką bazę danych, synchronizować z naszą bazą danych hostowaną u nas. A nie, nie. Nie, ja rozumiem tutaj akurat przypadek. Tutaj mówię, że idą w tym kierunku, żeby na pewno, żeby wspierać łączenie ich infrastruktury z infrastrukturami gdzieś hostowanymi on-premise. Nawet rząd amerykański w Amazonie akurat ma wydzielony w ogóle region własny. Więc, no, może amerykański rząd nie jest najlepszy przykład, ale oni bardzo, jeżeli ktoś ma zasoby, są w stanie naprawdę dużo, myślę, pomóc, udostępnić i są otwarci na wszelkie możliwości. No, ale mówię, nie jestem tutaj sprzedawcą Amazonu. Akurat korzystam, bo lubię i polecam. Czy jeszcze jakieś pytania? Na pewno pan barman się ucieszy, jakbyśmy po piwo poszli. Dziękuję bardzo.